W dzisiejszym odcinku pokażę Wam potęgę hiszpańskiej złotej floty, która z tak małego transportu co 3 lata, dzięki odpowiedniej strategii kolonizacji, zaczęła nam dostarczać prawie 4000 golda co pół roku. Dzięki temu moja Hiszpania ma już 1000 total income'u przed 1600 rokiem. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Kastylia, jeszcze nie Hiszpania, w roku 1532. Spokojnie, to wszystko ma swój cel, a jeżeli chcecie go poznać, to polecam obejrzeć pierwsze dwa odcinki tej miniserii pod kolonizację. Obecnie mamy kolonie i na Karaibach, i w Nowym Meksyku, w Ameryce Południowej i w Północnej. Kolonie mają moje unie personalne, ale ja też za chwilę będę miał. Chociaż dzisiaj skupię się na tym, żeby Wam wytłumaczyć, jak działają złote floty i jak maksymalizować zysk z nich. Oraz zdradzę Wam tajemnicę, dlaczego mam aż tak dużo kolonii w jednym regionie. Chociaż to chyba mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka. To kto oglądał, ten już wie. Tak wygląda nasz income, tak wygląda moja armia i mniej więcej tak nam się prezentuje świat, ten który widzimy. W razie jeszcze muszę czekać z rozwojem moich kopalni złota, aż Nowy Meksyk okoruje te wszystkie prowincje. No jak widzicie, te wszystkie pokreskowane terytoria to są te, na których jeszcze nie mają kora, a ewentualnie jeszcze je koruje, czyli twardego kora. W zasadzie to Nowa Kastylia, nie Nowy Meksyk. I tutaj bardzo ważna rzecz to uważać na gathering capacity naszej kolonii. W momencie, kiedy się będzie zbliżał do kapa, no to wiadomo, że musimy pobudować sądy w naszej kolonii. I tak trzeba pamiętać, żeby ją na bieżąco spłacać. A najlepiej to będzie dać naszej kolonii jakieś bardzo małe subsydia. Tylko gdzie one były? O, tutaj są. Na kilkadziesiąt lat 7 golda myślę, że spokojnie wystarczy. Super, Aragon stworzył Florydę, a ja pierwszy raz wyruszam na okrążenie świata. Ciekawe, czy nam się uda, bo wysepki już mam wszędzie rozłożone. Trochę tych wojen naraz prowadzę, a to dlatego, że trzeba zacząć podbijać sporo dla naszych kolonii, jak i dla nas w Starym Świecie. I opłynęliśmy świat! Jako pierwsi na świecie! Dostałem prestiż, który nic mi nie da. Chyba. Wow. No ale na wasali też nie miałem jak tego wydać. Chyba. Ale skoro pierwsi na świecie opłynęliśmy świat, możemy wykonać tą misję. Spokojem z Kree czekam na zrobienie się tutaj jednej naszej kolonii, żebym mógł zabrać te wszystkie terytoria dla nas. Bo tutaj dam Portugalii, tutaj dam zaraz Aragonowi, żeby miał te 10 prowincji. Ogólnie chcemy, żeby każda z tych kolonii naszych nacji, które są nam podległe, miała po 10 prowincji minimum. I powiem szczerze, przenoszę teraz moją armię do Inków. Będziemy chcieli tutaj jeszcze podbić i tutaj stworzyć ostatnią kolonię dla Aragonu. I cyk, będziemy mieli 3 kolonie w regionie Ameryki, znaczy USA, 13 kolonii, tak, kolonialne coś tam Ameryka. Louisiana odpuszczę, bo to byłaby bardzo droga przez mękę. I Kanada raczej też odpada, no więc zostają Inkowie. Zapamiętajcie ilość złota, którą w tym momencie dostaję z Nowej Kastylii, 652,97 i zobaczcie, ile tego będzie pod koniec. I to złoto dostajemy co 2,5 roku, tak na oko. I teraz bardzo ważna rzecz, dla naszych flot złota rozbudowanie tego monumentu w Madrycie to praktycznie must have. Mały spoiler od Lukasa z przyszłości, nie musicie ulepszać tego monumentu, macie jego darmowe 2 rozwinięcia z tej misji A New Capital. Ja oczywiście na moment rozwijania tego monumentu nie wiedziałem o tym. Kolejny modyfikator do naszych flot złota to nasza doktryna morska, którą już mam ustawioną na wielką armadę. Trzecim miejscem, gdzie zdobywamy ten modyfikator, jest nasza reforma rządu, którą będę zmieniał za jakiś czas. Na razie wiecie, jeszcze kolonizujemy, więc siedzimy na szybszych koloniach i tańszych koloniach. Czwarte miejsce, gdzie będziemy zdobywali ten modyfikator i w sumie najważniejsze, to jest oczywiście, kiedy będziemy mieli kolonię koronną, obecnie jest self-governing kolonę, będziemy mogli ustawić coś takiego jak gold fleet i to się stakuje. Nowa samozarządzająca się kolonia. Pamiętajcie, że ja ją biorę po to, bo ona wtedy dostaje dodatkowego kolonistę i zawsze nam pomoże w kolonizacji danego regionu. Jeżeli chcecie maksymalizować wasze kolonie, to rozważałbym granie pod parlamentaryzm. On obecnie jest bardzo mocny. Minusem tego rozwiązania jest to, że stracicie stan szlachty, czyli jeden punkt militarny i parę innych bonusów, które tutaj mamy, ale zyskamy na przykład piątego kolonistę. I żeby wprowadzić parlamentaryzm jak taki kraj jak Hiszpania, no to trzeba spełnić następujące warunki. Mieć 30% kraulansów, nie wiem czemu teraz jest napisane u mnie 29%, przed chwilą miałem 39%, oraz ten stan musi nas popierać. Ja wolę nobility niż dodatkowego kolonistę, bo i tak za chwilę zmieniam się na kolonizowanie Afryki, Indii, Indochin, więc raczej kończy nam się już okres kolonizacji jako Hiszpania, bo zachodnie wybrzeże USA nie jest aż tak warte kolonizowania. No i czeka nas dość spora wojna z Inkami. Spokojnie, damy sobie radę. Wow, prawie z całymi Inkami toczy wojnę. To
totalnie zapomniałem o ponownym atakowaniu Francji czy Anglii. Muszę do tego wrócić. I przez to zaczęli tam zakładać właśnie kolonie, bo ich na to stać. Widzicie, Francja ma tutaj kolonie porobione, Anglia na północy w Kanadzie. No i niestety do Inków Aragon nie ma zasięgu. Szkoda, myślałem, że będzie miał stąd zasięg. Ewidentnie trzeba byłoby mu coś tutaj zdobyć. Raczej się to nie uda. Może warto było go zrobić właśnie w tą stronę, żeby cały ten tutaj cypelek miał Aragon. I wtedy na pewno miałby zasięg do Inków. Trudno. Ej, to mu zdobądźmy. Możemy stać się imperium. I w sumie będę to robił, bo nie planuję żadnej zmiany taga, oprócz Hiszpanii. A tak czy siak nie mamy tutaj warunku, że nie jestem imperium. Czasy prosperity. Czemu to zawsze wybiera najgorsze prowincje? Ja tego nie rozumiem, no. Dobra, ale tutaj mamy kompanię handlową, więc handel. Tutaj pierwsze rozwinięcie z ery, my raczej chcemy wojny religijne. I tutaj trzeba uważać, koniecznie chcemy te prowincje mieć wszystkie dla siebie. W zasadzie to mi zależy na wszystkich prowincjach ze złotem, żeby szły dla naszych kolonii bezpośrednio. Nie dla Aragonu, nie dla Portugalii, dla naszych kastylijskich. I szczerze mówiąc, nawet wszystkie prowincje koruję sam. Normalnie powinno być to tylko 5 do utworzenia kolonii i potem niech sobie kolonia radzi sama. No ale jeżeli wam zależy na szybkim rozwoju kolonii, to lepiej, żebyście wy jak najwięcej okorowali. Przecież gracie tak czy siak zazwyczaj lepiej niż boty, nie? Ale dlaczego Aragon nie może tego robić korem? Żeby to jednak zależało od tego, na który ocean wychodzi port? Ups. I zobaczcie, jak tutaj ładnie kolonizuje nam nasz Meksyk. 2-3 kolonie naraz. Dobra, czas najwyższy zabrać już nasze wojska z Nowego Świata, ewentualnie skupić się na podboju tych Indian z Ameryki Północnej. Też można to robić, chociaż mam tutaj okres pokoju dość długi, ale nie ze wszystkimi. Dobra, to lecę do Ameryki Północnej jednak. Europie moje unie dadzą sobie radę same. Wojna religijna i powiem szczerze, nie wiem czemu protestanci postanowili podpisać na siebie wyrok śmierci. Mamy 5-4-krotną przewagę liczebną nad nimi. Och, i to jest całkiem okej, bo w jej wyniku raczej Austria się wzmocni, możliwe, że zaraz potem zdobędzie Czechy, jak i Węgry na unie personalne i wtedy przejmie Austrię. W koloniach warto jest rozbudować kilka monumentów. Jednym z nich jest Zatecas Mine City, co zwiększa produkcję w tej prowincji. A jak mamy tutaj złoto, to ta jedna prowincja będzie warta trzech innych prowincji, więc zawsze warto jest to zrobić. Drugim monumentem całkiem niezłym jest Tenochtitlan. Zwiększa całą produkcję w jednej prowincji. I trzecim monumentem jest Cerro Rico de coś tam. Również działającym jak poprzednio monument zwiększający produkcję złota. Co ciekawe, ten monument został jakoś zmieniony i zobaczcie, są jakieś bonusy dla Mingu. Nie wiem czemu. Jedną z ważniejszych rzeczy dla nas będzie nawracanie prowincji ze złotem na katolicyzm, bo później będziemy je rozwijali oczywiście za development. Tu mam jakieś dziwne szczęście i zobacz, jak rozwinięty jest Meksyk. I jeszcze jeden bardzo ważny monument, o którym totalnie zapomniałem, że już go zdobyłem. Przyspieszający kolonizację. Zobacz, jaki to daje modyfikatory. Troszeczkę mniejszy bonus niż z poprzedniej ery do kolonizowania. Chcemy go zdobyć i chcemy go rozwinąć. I wojna zakończyła się naszym zwycięstwem. Chyba. Tak, zgadza się. Imperator triumfuje. A oficjalną dominującą wiarą jest katolicyzm. W międzyczasie moje kolonie troszeczkę się porozwijały. Jak widzicie, sporo inwestuję w nie, żeby teraz rosły jak najszybciej. Lecę też kolonizację całego jednak zachodniego wybrzeża, bo i tak będę coś musiał zrobić z tymi moimi kolonistami i kontynuuję też wojnę z tymi plemieniami w tym regionie. To znaczy, ja je tylko wypowiadam, a toczą je moje państwa kolonialne, bo nie chcę mi się tutaj już wojska przewozić. Moje armie raczej będą za chwilę zaangażowane albo w Europie, albo w Afryce. Chyba, że do Indii nadszedł czas dostać się... żółtego ptaszka nie ma. Dobra, Nowa Kastylia, można powiedzieć, że już dorosła. Nie ma już za bardzo nic do kolonizacji, bo tutaj już jest Kalifornia, więc zmieniamy typ tej kolonii samozarządzającej się. I teraz, jeżeli chcecie zwiększać wasz limit wojska, no to Crown Colony. Jeżeli floty, no to Private Enterprises. Pozostałe rzeczy są niezmienne. Różnią się tylko tym bonusem na dole. Chociaż te dają więcej pieniędzy. No ale ja zmieniam na kolonię koronną, bo będziemy szli pod złotą flotę. Wybierając następnie w Subject Relationship ten modyfikator zwiększający nam income ze złotej floty. I zobaczcie, taka Nowa Kastylia daje nam 16 do Force Limitu. To jest nawet dość sporo. Bardziej, że wiecie pod uwagę, że mamy już 7 kolonii, a jak
zacznę zjadać moje unipersonalne, to te kolonie nam w większości się potroją. Poza tym to możemy też zwiększać, budując budynki do zwiększania ilości wojska w tych koloniach. Teraz jednak ze złotem będę troszeczkę sobie oszczędzał. Za chwilę wyjdzie nam 14 poziom technologii i wtedy dostaniemy możliwość budowania manufaktur, które będą nam zwiększały income właśnie głównie z kolonii, bo dotyczą tych surowców, które tutaj występują, no i też części afrykańskiej. I mamy nowego władcę Enrique V, 666. Ta Republika Aragońska jest tak mocna, dlatego też między innymi staram się trzymać ją cały czas na unipersonalnej. Chociaż nie ukrywam, że po tych wojnach, które teraz toczę, już raczej integruję Aragon U. Starcie Rzeczpospolitej z Rosją, kto to wygra? No i nadszedł czas tworzenia Hiszpanii dyplomatycznie. Mamy 13 kupców, zarabiamy 239 golda, mamy 134 tysiące wojsk, a z Nowej Kastylii dostajemy 984 bazowo. Zyskujemy nowe kolonie, dosłownie wszystkie kolonie stały się nasze, ale nie dużo, tylko 3? O, no ale sprawa jeszcze jedna, bardzo ważna, o której zapomniałem powiedzieć, to to, tu przed tą decyzją sprawdzałem, wszędzie już miał Aragon podpalane jakieś tam organizacje. Więc teraz, po integrowaniu Aragonu, możemy rozdać je ponownie, więc zyskamy trochę developmentu i, no i oczywiście ten bonus. No dobra, ale mamy też nowych trochę kolonii, więc tak, w Spanish Mexico, nie musimy tego zmieniać na kolonię koronną, bo już jest, więc możemy jak najbardziej modyfikować nasze relacje i zwiększać nasze złote floty. Wow, tej misji nie zauważyłem, zobaczcie, plus 100% do Treasure Fleet Income na 25 lat. Ej, i możemy budować galeony? Wow, to z tą misją poczekam aż do zjedzenia Portugalii, bo tej proces zjadania rozpocząłem właśnie. Dobra, zmieniłem wszystkie kolonie, które obecnie posiadam na kolonie koronne i praktycznie podwoiłem mój income z flot złota. Zobaczcie, a jeszcze niedługo nam wpadną portugalskie, plus muszę wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej misji na Hiszpanii, gdzie wiele poradników popełnia błąd i klika tą misję za wcześnie. Kiedy ją należy kliknąć? W momencie, kiedy w Anglii odpali się anglikanizm i wtedy już możecie ją klikać. Ja to sobie zostawiłem jeszcze, jak zobaczycie, na teraz, bo dostaliśmy roszczenia do tronu angielskiego. W innym wypadku, gdyby tutaj nie było anglikanizmu, dostalibyście roszczenia tylko i wyłącznie terytorialne. Ej, a co to jest za misja z Tercio? Wow, ja mogę mieć jakieś specjalne jednostki, to tak 44 tysiące. O kurde, minus 30% do shock damage received, to sporo. To może zanim zacznie inwazję na Anglię, to wymienię moją piechotę w tych armiach tutaj. Tutaj się pozbędę. I zobaczcie, na ten moment mam Treasure Fleet Income 325%. Jakoś dziwnie się liczy. Ja powinienem mieć 3000 golda, a nie 2000. I dostajemy z tymi wszystkimi bonusami nieco ponad 2127 golda. Dużo mniej niż myślałem w sumie. Więc czas wypuścić naszą złotą armadę i zdobyć Unię nad Anglią. Poza tym Anglia chyba nie ma wojska na wyspach. Obecności nie stwierdzono. Najlepsze jest to, że ustanowienie tej Unii naprawdę nikogo nie obchodzi, bo to jest jedyny kraj z tą religią na świecie i tylko Francja jakkolwiek się wkurzy na nas. Swoją drogą, poprzednią wojnę chyba wygrała Polska, tylko zapomniałem tutaj sprawdzić, ale nie widzę, żeby się jakkolwiek zmniejszyła, wręcz przeciwnie. Ciekawi mnie, na co wpłynie zbudowanie tego monumentu. 2040 i 8-13 miesięcznie przyrostu. Zbudowaliśmy monument. 2040, 8-13 wzrostu, więc będzie miał to wpływ na czas. Na razie rozwijam ideę influence, więc nie mogę za bardzo podewować tych prowincji, żeby wam pokazać, na co tu wpływa dewowanie prowincji ze złotem. Chociaż kilka już rozwinąłem, ale z tego co widzę, zawaliły się. Nie! 3 kopalnie do piachu mi poszły, dosłownie 3 kopalnie. Ogólnie macie dwa współczynniki, na które możecie tutaj wpływać. Na wielkość tej puli, która tutaj jest napisana, wpływacie dwojako. Po pierwsze, liczą się wszystkie prowincje ze złotem, które macie. Każda jedna zwiększa tą pulę. Druga rzecz to oczywiście nasz modyfikator, który zbieramy, czyli Treasure Fleet Income. Możecie też wpłynąć na czas generowania się floty złota. W bardzo prosty sposób, wystarczy rozwijać produkcję złota w prowincji. Im wyższy development prowincji ze złotem, tym szybciej te transporty złota do was wpłyną. Wow! Zobaczcie, po zdobyciu zmieniła mi się również misja, że katolicyzm staje się nową religią państwową w Wielkiej Brytanii. Ale będzie mi wybuchać ten kraj. No i zobaczcie, poprzednio było 2,5 roku w Nowej Hiszpanii, a po odewowaniu mam te transporty złota co 8 miesięcy? A i oczywiście zapomniałem o najważniejszym. My tutaj w Nowym Świecie, w tych koloniach też możemy robić organizacje.
i chcemy to zrobić na wszystkich naszych prowincjach ze złotem w pierwszej kolejności. Jest to złoto. O tak. Więc jak nie widzieliście, na co wydawać punkty administracyjne, to już wiecie, gdzie je wydawać. Czy jest jakaś mapka, żeby to łatwiej robić? Nie wiem, powiedzcie mi, bo przed chwilą przejrzałem i nie zauważyłem. Muszę przyznać, że 8 reforma, tutaj pierwszy raz nie mam problemu, co wybrać dodatkowy kolonista i 10% zwiększone produkcja dóbr w koloniach. No, po zjedzeniu kolonii portugalskich 7 kupców więcej, daj mi to też Treasure Fleet Income 520%. To chyba mój rekord. Ile wy mieliście u siebie maksymalnie? Dajcie mi znać koniecznie. A i oczywiście miałem odpalić jeszcze tą misję. Co daje mi oprócz zwiększenia naszej flot złota, to dostęp do... Wow, te statki są mega mocne. Ship Trade Power Modifier plus 33%, to jest bardzo dużo. A ciężkie okręty, Heavy Ship Combat Ability, Hull Size. Wydaje mi się, że Man of War angielski jest silniejszy. Prawie 4000 golda z jednej kolonii dostajemy co pół roku. Wow! I wiecie, co jest najlepsze? Spójrzcie na nasz limit wojska. Ponad 400 tysięcy. 531 golda income'u, a to jeszcze za chwilę ulegnie podwojeniu, bo teraz mamy 1583 rok i w zasadzie minęło 10 lat i jak powiedziałem, podwoiłem income. 861 golda. Jak ja to zrobiłem? A to tak, proszę państwa, że zbudowałem w międzyczasie bardzo dużo manufaktur. To jest niesamowita duża ilość. Teraz zdobywam również prowincję w Afryce. Chcę zdobyć trochę prowincji od Francji i w sumie jestem zdziwiony, że tym razem udało mi się zbliżyć do 1000. Jeszcze go nie mam, ale myślę, że uda mi się go zdobyć w przeciągu 10 lat bez odpowiednich idei oraz bez posiadania handlu w Genui. A to dlatego, że w Sewilli mam prawie 100% udziałów i zobaczcie, tylko 3 dukaty nam uciekają. A gdybym w tym momencie miał odpowiednie idee i skasował eksploracyjne, ekspansywne i na ich miejscu zrobił handlowe, ilościowe oraz religijne, to w tym momencie mielibyśmy o 1/3 income więcej. A plus bardzo pomocny byłby dla nas ten monument, tylko no to wiecie, my musimy posiadać tą ziemię. No czyli tak, integrowanie Burgundii i w sumie przeniesienie handlu tutaj do English Channel, bo będzie łatwiej to zrobić niż w Genui, po integrowaniu również Wielkiej Brytanii, to spokojnie z 2000 golda będzie nam leciało. A moje imperium to w zasadzie już teraz obie Ameryki, Nowa Fundlandia też jest nasza, bo to jest kolonia Wielkiej Brytanii. Całą resztę już tutaj bardzo powolutku podbijam. Afryka, za chwilę 2/3 Afryki również będzie moja, bo chcę teraz tutaj mocno podbijać. No i potem poszedłbym dalej w zdobywanie odpowiednich prowincji w Indiach. Bo kto wie, może bym zrobił pewne osiągnięcie, którego nie mam. O, nie mam też osiągnięcia na tercio. Ale tak naprawdę Forever Golden, czyli skończenie drzewka hiszpańskiego. W sumie zawsze go chciałem zrobić, a jakoś nigdy nie było czasu. A powiem szczerze, w tym wypadku naprawdę bardzo mało misji mi brakuje, żeby je wykonać. Przy okazji robię właśnie misję na papier w Madrycie. Serio? O 2? Nie chcę nic mówić, ale wcześniej go rozbudowałem na maksa. Kto by to potrzebował? I nie uważacie, że takie rzeczy powinny być opisane w tych misjach tutaj? Żebyście mogli sobie to wszystko zaplanować? Ja uważam, że tak! Dobra, teraz lecimy z 50% ziemi koronnej i niestety też czeka mnie chyba niedługo walka o Austrię. Ale w tym wypadku naprawdę słaba Austria mi się trafiła. Zazwyczaj powinna mieć już Czechy pod Unią, Węgry zdobyte na Unię i przynajmniej część Polski podbite pod Unię. Niestety, no my tutaj tego mieć nie będziemy. Muszę też przyznać, że hiszpańskie złote galeony, no zobaczcie, Heavy Ship Combat Ability plus 10, trzymalsze okręty, ale też mamy Early Frigate, czyli statki handlowe z takimi bonusami, zmniejszony Navy Attrition, Fleet Movement Speed plus 1, Ship Trade Power Modifier plus 33%. I powiem szczerze, że nawet by mnie kusiło, żeby teraz zrobić odcinek z Portugalii, którą zmieniam w dwie Sycylie, przyjmuję w niej sunizm, następnie, nie wiem czy dwie Sycylie to jest end tak, ale jeżeli nie, to zmieniałbym się na Hiszpanię, która byłaby sunnicka i zdobyłbym jeszcze pewne monumenty, bo tutaj mamy również Ship Trade Power 30% i drugi monument w Bengalu. Mam też wrażenie, że zostało coś poprawione w trafisach. Wcześniej te kolonie praktycznie nikomu nie dawały w tym momencie. Tak, zobaczę sobie, ile mi da zwiększenie jeszcze taryf z naszych kolonii. Myślę, że tak 60% ich dochodów to nie można powiedzieć, że jestem jakiś zachłanny. Prawda? Okej, okay, prawie tysiak. No i mamy to. 1000 golda nikomu. Co prawda tutaj są też wojenne reparacje, ale niech będzie. Nadal daje nam to powyżej 1000. W 97 roku. Oczywiście, jeżeli macie jakieś uwagi, co mogłem zrobić lepiej, no ale wydaje mi się, że dobrze wam pokazałem, jak ogarniać Trade Company, dobrze wam pokazałem, jak ogarnąć kolonie, ale jak mogłem coś zrobić lepiej, zawsze mi piszcie, jestem tego dość ciekaw, bo według mnie mogłem na przykład jeszcze zebrać handel w Genui, co też by nam dużo dało, to jest jeden z najlepszych trade regionów dla nas, ewentualnie English Channel, co też myślę, że w przeciągu kolejnych 20 lat, tak czy siak zrobię w ostatnim odcinku tej miniserii, na którego będzie się składało oczywiście zrobienie do końca
końca drzewka hiszpańskiego. A jeżeli chcesz poznać szybki i bezkoalicyjny sposób na podbicie Indii Afganistanem, polecam Ci ten odcinek, poza tym pozwoli Ci to zrobić pewne bardzo rzadkie osiągnięcie.